Dzisiaj opowiemy o ulubionym zwierzęciu Tadeusza Różewicza. Marcinie, dlaczego jest nim tygrys? Tygrys? Tak, dlaczego tygrys przyszedł Ci do głowy? No ale mi do głowy przyszły muchy. Tygrys może z powodu portretu wykonanego przez Adama Hawałaja we wrocławskim zoo. No, tygrys całkiem ładny, groźny, duży, biały. No, ale to o muchach powstał cały doktorat i prawie w każdym tomiku Różewicza jest coś o muchach. Może jednak koty. Różewicz miał kota w Gliwicach, który zaginął przy przeprowadzce do Wrocławia. No właśnie, czyli nie dbał o koty, skoro się zapodział. No i nie ma wielu kotów w jego twórczości, ale są muchy. Na przykład w Odejściu Głodomora jest taka scena, bohater łapie muchę, mówi do niej Odę, później mucha umiera, jest pogrzeb muchy. Wróćmy do kota. Po pierwsze, tytuł tomu. Kup kota w worku. Żadne inne zwierzę nie dostąpiło tego zaszczytu. Po drugie, możemy przypuszczać, że poeta utożsamiał się z kotem. Jak to utożsamiał się z kotem? Proszę bardzo, oto fragment z archiwum działu rękopisów o Solineum. Złe dzieci dręczą kota poetę, który chodzi własnymi drogami. Ponadto szereg rysunków na jednej z kart teki, którą wykonał z Getem Stankiewiczem. Co prawda nie ma tam kota poety, ani kota w maseczce. Bo nie było wtedy epidemii. Ale jest kot kawaler Orderu Uśmiechu. Jest martwy kot. Kot Niemiec, kot terrorysta, kot aktor. Tyle mówi się i pisze o kocie Wisławy Szymborskiej, a tak niewiele o kocie Różewicza. Ale to muchy odgrywają większą rolę w jego poezji. Posłuchaj fragmentu aktu przerywanego. Na jednej z kostek cukru śpi czarna mucha. Mucha ta w pewnej chwili podrywa się do sennego, ciężkiego lotu. Gdyby udało się do tej sceny wykorzystać prawdziwą muchę, miałoby to duże znaczenie dla rozwoju akcji. Marcin, nie możemy zrobić odcinka o muchach, bo nikt go nie polubi. Ale jeśli nazwiemy go Śmieszne Koty, będziemy mieli miliony wyświetleń. Szkoda mi tej muchy.